Hej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony, witam was w kolejnym odcinku z The Planet Crafter. No dobra, moi kochani, moi mili. Nagrywam to dzień oczywiście po poprzednim odcinku, czyli jesteśmy mniej więcej na bieżąco. Chociaż dzisiaj znów się z odcinkiem na pewno spóźnię, bo jest 16, zanim nagram będzie 17, zanim wyrendruję będzie 18. No niestety nie miałem kiedy tego nagrać, jestem jeszcze w trakcie remontu i musiałem dzisiaj zrobić zakupy. No i te zakupy mi się trochę przedłużyły. A że już wróciłem do pracy, skończył się urlop, no to niestety nie ma nawet jak tego ogarnąć. Okej. To jest chyba czas, żeby to wszystko sobie pokończyć. Mamy już te płytki drukowane, mamy bioplastik, to wszystko już poznaczone. Tak, i tu również też. Dysz, dysz, dysz. Tu mamy pusto. I wiecie co, jakoś dziwnie mi teraz tutaj się zrobiło za dużo skrzynek. Za dużo skrzynek. Czyli ja mam tu gdzieś te nasze kryształy. Gdzie ja tutaj te kryształy wsadziłem? A w ogóle te wszystkie rzeczy powsadzałem. To bardzo ciekawe. Super stop. Stop, stop, super stop. Dobra. Drony trzeba przerobić, na pewno. Płytki drukowane, no, muszą mieć swoje miejsce. Bo już jebnik zrobiłem. Już jebnik zrobiłem. No i dobra. Również potrzebujemy te nasze kwarce posegregować w końcu, bo mamy ich trochę. Dodatkowo to nie są wszystkie kwarce, które mamy, bo brakuje nam jeszcze jednego. I tutaj będzie ich raz, dwa, trzy, cztery... cztery, pięć. Czyli tyle, ile tego jest niby. Tyle, ile tego jest. Więc spoko, no, można to tak zrobić. Więc tak, pierwszy to się będzie nazywał kwarc kwazarowy. Kwarc kwazarowy. Kurde, się nie mieści się, no. Kwazarowy. No nie tak też nie. Kwazarowy, o tak niech będzie. Kwarc kwazarowy. Okej, to jest. Kwarc blazarny. To też trzeba zrobić. Kwarc blazarny. Oki. Tu będzie jeszcze jeden kwarc X napiszę. Teraz sobie może nawet zobaczymy, jaki to jest kwarc. Zapotrzebowanie, zaopatrzenie, zapotrzebowanie oczywiście. I to jest kwarc solarny. Kwarc solarny, niech będzie. Tu będzie kwarc magnetarowy. Kwarc magnetarowy. Nie no, magnet. Niech będzie magnet. Dobra, tylko tutaj są te drony. Są te drony, trzeba tutaj tą miejscówkę jednak zmienić delikatnie. A w ogóle wczoraj sprzątałem tutaj deko. Tak wiem. Miałem czas na sprzątanie. Jakoś mi jest niewygodnie. Jakoś mi się zrobiło niewygodnie. Zróbmy na chwilę szafeczkę. I śmieci sobie tutaj przełóżmy. Śmieci sobie tutaj przełóżmy, to jest czysto i tutaj miało być tak. Okej, okay. Kwarc magnetarowy, nieważne. Kwarc pulsarowy. Kwarc pulsarowy. Si. I kwarcyk pulsarowy niech sobie tutaj leży. Te drony będzie trzeba jeszcze wywalić, zrobić lepsze. To jest pospolita. Rzeczy pospolita, bla 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 bla. Dobra, to można już też wypieprzyć. Powiem wam osobiście, że trochę mamy tego nawozu teraz. Trochę tego nawozu mamy. W ogóle żelazo. No to dekonstrukcję zostało. Naprawdę sporo nam tego żelaza pozostawało. Sporo nam w ogóle tego pożywienia i tak dalej. Właśnie. Bo ja tutaj mówię o pożywieniu i tym podobnych, a zapomniałem. Że przecież, moi drodzy, wysłaliśmy pożywienie wysokiej jakości, więc za chwilę sobie pójdziemy zobaczyć, czy już to wróciło. O ile wróciło. Być może wyślemy kolejne. Być może wyślemy kolejne. Kurde, no nie ma tu miejsca. Nie ma tu miejsca. W ogóle Będę chciał zrobić sobie chyba już lekkie zaopatrzenie w rakietę, żeby te rakiety sobie już wylatywały.
Żeby drony przenosiły żarcie do wysokiej klasy, rakiety i po prostu będziemy tylko je wysyłać. 180 sekund już. Koło. 190 plus. Ale no już teraz 180. Już teraz 180. Dobra. Następnie. Tam widziałem, że miałem chyba jakąś statuetkę. Złoty posążek. Ten posążek możemy zbudować. I znów powiem to samo. Znów na chwilę niech zostanie. Znów na chwilę niech zostanie. Ja wiem, że tutaj jeszcze trzeba zrobić z boku. Dobra, deconstruction. I tu jedno miejsce gdzieś tam się zwolniło. W tym miejscu. Okej. Okay. Dobra. No to czas chyba zrobić przemeblowanie na górze, czyż nie? Chyba tia, chyba tia. Upgrade'y. Płytki drukowane, to możemy zdekonstruować. Silniki rakietowe, nie mamy żadnego. Chipy. Chipy, nasze chipy. Kora. O, i tu jest kwarc solarny. No to już wiem, co chcę z nim zrobić. Tu, Jezu, ile tych rzeczy tu jest. Kwarc solarny jednak się znalazł. Osm jest pewnie, no, pełny oczywiście. Nie przeszkadza to. Kilka pałek. I się poluźniło. Kilka pałek i się poluźniło. Siarka. Siarka jeszcze nie jest dziwo max. W ogóle mamy to zapotrzebowanie? Mamy. Właśnie, tylko ja nie zrobiłem tutaj zapotrzebowania na... to po niektóre rzeczy, tak jak kwarce blazarne i tym podobne. Kwarce solarne, zapotrzebowanie. Nie wiem skąd on w sumie miałby to wziąć, ale... niech będzie, przynajmniej w ten sposób. Nie wiem, gdzieś będzie się robić czy coś, nie mam tutaj. Okej, okay. To już mamy. Wrzućmy to żelazo. To naprawdę serce mi pęka, jak wrzucam to żelazo, ale no, trzeba to wyrzucać. Pręty irydowe. Nasiono drzewa Shreox. Ciekawe. Pręty irydowe też mają swoje miejsce. Iryd jest tu. I kurde, zobaczcie, no mamy full. Akurat jest full. Akurat jest fullik. Dobra, to możemy wywalić. Tu coś jest, upgrade'y są. Tu też coś jest, też tutaj coś jest. Nie szkodzi. Nie szkodzi. Wypierdzielić to. Nie wiem, czy mi w ogóle jeszcze tak naprawdę potrzebne są te chipy. To powątpiewam. Szkoda też mi tego wyrzucać, wiecie. Patogeny, próbki bakterii. Tu są próbki bakterii, są próbki bakterii. Nawóz P2 nie ma. Ten nawóz jest pełny. It happens. Wiecie co? Zróbmy po prostu od tej strony. Zacznijmy. Zdobyto nowe Terra tokeny 175. Spoko. Co mi tego nie wzięło? Dekonstrukcja. No i właśnie. Zróbmy tu kolejne. Jak to wyglądało? Zaczynaliśmy od samego końca, od samego końca. Od samiuśkiego końca. Mam nadzieję, że mi starczy płytek. Bo też w sumie sporo idzie na to. Ale powinno chyba starczyć. Powinno chyba starczyć. Ty. 5. I teraz tu. Trzeba tu jakoś sobie z tym poradzić, moi kochani. Powiedziałbym, że... głupie chyba nawet tutaj to postawić. Niski poziom nawodnienia. Nawet chyba będzie równo. Nawet chyba będzie równo. Przynajmniej w miarę równo. Nie oszukujmy się, to nie musi... nikt z tego strzec nie będzie, o tak. Standardowe powiedzenie fachowca. Tyk. Mamy tą stronę zrobioną. I tak sobie teraz patrzę, co my tu jeszcze mamy. W ogóle mamy tutaj metan. Mamy tutaj wybuchowy proszek, nawóz, etc., etc. W końcu ten nawóz gdzieś wsadzimy. Mnie bardzo cieszy. To mnie naprawdę bardzo, bardzo cieszy. Standardowo, chwilowo tutaj to przeniesiemy. To też weźmy, bla, 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 bla. Weźmy to tu.
Bo tego proszku nie ma, no i nawóz. Nieszczęsny nawóz, który gdzieś się tutaj napatoczył. Jak mam zaopatrywanie? Si. A to mam tu zaopatrywanie. No i zobaczcie, że naprawdę już nie ma miejsca. Ja już cholerka nie mam miejsca. Więc muszę postawić kolejną szafkę. Bo nie chcę jej nazywać. Bierzmy to i lecimy z dekonstrukcją. Lecimy z dekonstrukcją. Dobra. Kolejny aspekt naszej pięknej bazy. Kolejny aspekt naszej pięknej bazy. Powiem wam, że ogólnie mi te szafki się robi znacznie przyjemniej. Kurwa. Znacznie przyjemniej niż poprzednie szafeczki. Sam fakt, że one są tak wielkie, to już naprawdę daje sporo. To już daje sporo. Krytyczny poziom nawodnienia się. Napite. I w ogóle w tej bazie się zrobiło przestronniej. Znacznie przestronniej. No i tak, potrzebujemy nabój azotowy. Potrzebujemy próbki bakterii, materiał, nawóz. Nabój metanowy, no właśnie. Tutaj chcemy zrobić nabój metanowy. Nabój azotowy. Dobra. Tu musimy dać zapotrzebowanie na nabój metanowy. Nabój azotowy. No i standardowo oczywiście. Musiało być jakieś cięcie, no ale trudno. Dobra. Nabój azotowy. To mieliśmy zrobić tu. Tylko z tego co mi się wydaje, to my nawet nie mamy zaznaczonego, zaznaczonej produkcji tam. Oczywiście też to będzie trzeba nadrobić. Okej. Okay. Myślę, że tu próbki bakterii. Bakterii. Niech to będzie. Tu niech będą mutageny. P1. I mutageny P2. Tylko teraz troszeczkę nie pasi mi to pod tym względem, kochani. Że my tu mamy przecież jeszcze algi. Nie chciałem tego wybić, ale okej. Glony, nie algi, przepraszam. Więc też mi się to nie podoba. Zresztą my tu będziemy mieć chyba mutageny nawet P3. Tak czy nie tak? Oczywiście, że tak. Mamy P1 i P3 od razu. Nie wiem czemu, ale okej. Więc tak, no możemy to zrobić w inny sposób. Możemy zrobić nawóz i nawóz P2 w tamtym miejscu, ewentualnie jeszcze wybuchowy proszek. Żeby wiecie, było tak dosyć symetrycznie pod tym względem, więc... No właśnie. Zróbmy to w ten sposób. Nie próbki bakterii, tylko nawóz P1. Nawóz P2 i wybuchowy, ale już nie starcza, żebym tak, wybuchowy proszek. I tu oczywiście zapotrzebowanie wybuchowy proszek. Miał być proch, a nie proszek. Niech będzie. Nawóz P2, zapotrzebowanie oczywiście gdzieś tu był, tu jest. I nawóz P1, zapotrzebowanie na nawóz P1. Zaraz powinna lawina ruszyć. No właśnie, już ruszyło. Już chłopaki się wzięli za robotę. Dobrze, niech się biorą za robotę. Tylko my tutaj też mamy tego nawozu P1 dosyć sporo. Musimy go szybko wcisnąć, zanim oni się tutaj tym ogarną. Te naboje metanowe też sobie zabierzemy. No i tak. Mamy tego sporo tutaj. Nabój azotowy. Nabój metanowy. Próbki bakterii, materiał. No i mutageny oczywiście. Trzeba dorobić więcej.
Okej, tylko jakoś tak krzywo wyszło. Nieważne. Próbki bakterii. Mutagen P1. Mutagen P2. I mutagen P3. Nie P kratkę. P3. Dobra, próbki sobie tutaj wrzućmy. Mutageny P1, oczywiście zapotrzebowanie niech będzie tutaj. Przepraszam, to nie pokazuje wszystkich przedmiotów, które są dostępne. Bardzo by to ułatwiło. Próbki bakterii, niech będzie. Mutagen P2, no nie mamy niestety jeszcze. Tego nawet nie zrobimy, no i P3. W ogóle ciekawe, czy jest ta P2, mam nadzieję, że jest. To nie jest jaka żadna literówka. P3, no i co my tu możemy jeszcze wcisnąć? Glony. Przecież ja nie mam miejsca na glony. Oj, to powinno być na samym początku. Dobra, niech będzie tu. Glony. I zapotrzebowanie na glony. Wróćmy tą. Dobra, co następne? O, tu coś ruszyło. Ruszyły glony. Ruszyły glony. I to w dużych ilościach. W dużych ilościach glony. Następne. Tu potrzebujemy zrobić zapotrzebowanie. Które następne? Czy my możemy zrobić automatyczne zbieranie kory? To jest dobre pytanie. Poziom pożywienia. Taka genetyczna DNA stworzenia. Wow. No trochę tego jest. Różku tego jest. Tych surowców już mamy, widzę, że komplet. No to chyba możemy zacząć robić już tego typu rzeczy jak materiał. Sobie to leży. Materiał. Okej. Okay. Zapotrzebowanie następne. To my potrzebujemy zapotrzebowania. To już mamy, to już mamy, to wszystko też już mamy. Inteligentny materiał, nie wiem do czego w tej chwili jest, więc jeszcze będę chciał to minąć. No, silniki rakietowe. To też będziemy potrzebowali zrobić sobie. I być może korę drzewną. Kora drzewna na pewno potrzebna. Kora drzewna będzie potrzebna. Kurde, przepraszam was, ale jak zwykle Orange... Naprawdę, Orange mnie ostatnio tak wkurwia, bo to jest po prostu dramat. Napierdalają, umowa mi się skończyła już x czasu temu i mimo iż odmawiasz im, to non-stop kurwa wyzwaniają i non-stop przypominają, żeby przedłużyć umowę, że mają dla mnie jakieś kurwa oferty. Po prostu to jest dramat. To jest kurwa z nimi jebany dramat. I taki chuj Orange z wami przedłużą umowę. Tylko tyle chcę wam powiedzieć, jeżeli ktoś to ogląda z Orange. O, wybili mnie z rytmu. Wybili mnie z rytmu, no. Upgrade'y. I tu niech będą nasze nieszczęsne upgrade'y. Tu niech będą nasze nieszczęsne upgrade'y i to zrobimy sobie zapotrzebowanie oczywiście tych upgrade'ów. Wszystkich, jakie są. I to. I fajnie. Już w sumie mamy tyle miejsca, że chyba każda by mogła mieć swoje. Każde mogłyby mieć swoje. Tutaj nad czym się zastanawiałem. Zapotrzebowanie. Zastanawiałem się chyba. Nad tym materiałem. Na razie zostawimy. Tutaj sobie włączymy silniki. Zapotrzebowanie silniki. Których też nie mamy. Silniki. Nie wiem, czy to były silniki, czy silniki rakietowe. Silniki rakietowe. Dobra, i kolejne to będzie, moi mili. Kolejne to będzie kora. Kora drzewna. Też nie wiem, czy ta kora... Nie wiem, czy ta kora nie będzie potrzebna bardziej w tamtym miejscu bio. Chyba tak zrobimy, wiecie? To niech będzie może w miejscu bio. Dobra, no to na razie ja bym powiedział tak, skończyliśmy. Tylko to trzeba teraz wyczyścić w takim razie. Wyjdźmy to. Wiem, że nie mogę chodzić, ale klikałem E.
pięknie wyczyściło ekwipuneczek. Teraz sobie możemy zejść, wyklirować całe żelazo. O, i lubicie napierdzielać. Lubicie, chłopaki, napierdzielać. Zróbmy sobie więcej larw, bo trochę tych larw sobie poprzynosiliśmy, tylko nie mamy chyba mutagenów teraz, co? Tu pszczółki jakieś już mamy. Kolejne pszczółki mamy. Czego ja tu nie mam? Nie, chyba wszystko nawet mam. Kolejne pszczółki sobie robimy. Czyli tak, tam była larwa rzadka. I. Larwa rzadka i to. Aj, zobaczcie, nawet możemy sobie zrobić automatyzację. Tylko ciekawe, na jakiej zasadzie to będzie działać. Jak ja sobie zrobię to w ten sposób, że potrzebuję larwy, potrzebuję mutagenu i potrzebuję nawozu. Zresztą poziom pożywienia. Mogę robaka zjeść? Nie mogę. Zaraz zobaczymy, czy coś się napełniło. To wyjście na górę. I... I zobaczmy, czy to się samo tutaj pojawiło. To było zapotrzebowanie. No właśnie. To jest tylko zapotrzebowanie. Nawóz jest na pewno na górze. Tak, tylko... Dobra, faktycznie to nie ma prawa być, bo przecież tam jest tylko zaopatrywanie. Zaopatrzenie. Nie zaopatrywanie. O Jezu. Więc tu musimy dać zaopatrywanie. W robaczki. To w te robaczki. To są wszystkie robaki. Ej, ale to jest jeden rodzaj robaka. Larwa rzadka. A larwy zwykłej się nie da. Tak więc i nawóz. Widzicie, zobaczcie, to daje po 3 sztuki. Taka dupa straszna, nie? No to mi się nie podoba. No bo co nam to daje? To nam nic nie daje. Lipa. Niestety to nie wyszło jak chciałem. To w ogóle nam podpierdalało wszystko. Wszystko podjebali. Mutageny P1. Zabierzmy to. Zaraz może zróbmy trochę tego. Mogę? To 2 sztuki. O! Wykraftowaliśmy 1000 przedmiotów. Świetnie. Dobra, więc trzeba to ręcznie robić, no niestety. Nie anuluj. Pyk. Dobra. Pyk. I kolejne pyk. Czyli niestety one nie są takie inteligentne, jak myślałem. Kurwa, zostawcie to, dzikusy jedne. Co za dzicz. Dobra, zróbmy sobie może kolejne ogródki, no bo chcemy mieć w końcu przecież może jakieś zboże. A nawóz P2 jest potrzebny. To też je rozrobiłeś. I to w ogóle mutagen P2 jest. A my go jeszcze nie możemy kraftować. Ciekawe. No faktycznie, ej, tu jest mutagen P2. Nawet P3 mamy. Ale my go kraftować nie możemy. Dziwne. Była dziura chyba, nie? I. Wiem, spoko. Już tu wszystko jest zaplanowane. Nawóz poleciał. Tu P2 sobie wstawmy i tu P3 sobie wstawmy. To potrzebujemy do P2, potrzebujemy naboi metanowych. A my nie mamy w ogóle naboi metanowych, bo to wszystko siedzi w środku. Trzeba zrobić sobie lepsze
rzeczy. Lepszą dystrybucję metanu. Najpierw to sobie to ściągnę. Rekonstruuję, bo to miejsce mi się nie podoba, bo jest zbyt takie strome. Ja bym sobie zrobił to mniej więcej w tym miejscu. To też nie jest zbyt płaski teren, no ale dobra. Traktor gazów. Si. 4. 8 sztuk starczy. Larwa rzadka. Zaopatrywanie. No i tak, tu musimy dać wszystko. Wszystko. Innej opcji nie widzę. Tu również zaopatrywanie wszystko. I tu. Tu dałem? Up. Tu jest. Tutaj też. Tutaj też i tutaj również. Okej. To się już powinno teraz ładnie wydobywać. Tutaj też zabierzemy. Okej, mamy to. Nawet się gdzieś to wstawiło, już to nas sięgło. Co ciekawe. Czy tu jest zeolit potrzebny do tego? Do ekstraktora gazów? Aha. To dużo zeolitu nawet. Myślę, że możemy zrobić więcej nawet tego. Niech sobie ten ekstraktor gazu... No właśnie, i patrzcie, to się pięknie zaczęło wydobywać. Dobra, 16 może być. Teraz mi naprawdę nie powinno w ogóle zabraknąć ani metanu, ani azotu. Okej. Mamy komplet. Teraz zobaczyć, czy nie spierdziliłem czegoś, ale chyba nie. Nie, dobrze, i to chyba na ciśnienie jeszcze daje. Ciepło daje, nie ciśnienie. Dobra, więc tu już mamy to gotowe. Czy tu możemy zrobić sobie Możemy. Zaopatrywanie. I tu musimy dać zaopatrywanie w korę. Czy wy widzicie korę? Tu jest kora drzewa. I tu następna kora. Zaopatrywanie w korę. Wydaje mi się, że nie mamy miejsca na tą korę w tej chwili nawet. Zobaczmy, jak ten metan i reszta się wydobywa. W jakich ilościach. Nawóz. Dobra, tu jest metan. I tu jest azot. Fajnie to wygląda, nie powiem. Automatyzacja. Nawóz P2. Mamy to. Teraz nam pewnie zabrakło glonów albo azotu. Nie mamy wszystko w teorii. Może dopiero doszło. Co ja chciałem dalej robić? Chciałem zrobić zewnętrzną farmę. To zróbmy to. Teraz... O, tylko dwie? Czego mi zabrakło? Larwy pszczoły. Larwiszcza pszczoły. Tutaj tego nie widzę. Tu było chyba, tak? No było. Ono było. W ogóle musimy zobaczyć, czy możemy już coś z tego skraftować. Nie urosło, jeszcze nie urosło. Nie szkodzi. Tu sobie oczywiście posadzimy nasiona pszenicy. W ogóle ja stąd to wywalam. Damy sobie tutaj nasiona fasoli. Niech sobie to rośnie.
Jeść nie chce ode mnie, więc spoko. Ja się tym już nie zajmuję. Tu sobie pszenica rośnie, rośnie. To tutaj musimy nasiona kakaowca wrzucić. Resztę też sobie ogarniemy. I tam jest złote nasiona jeszcze. Które też wypadałoby gdzieś posadzić. Nawóz P2. Tyk. I tego robaczka możemy tu wsadzić. Dobra. To już mamy gotowe. To już mamy gotowe. Zobaczmy przy okazji, co my w ogóle możemy z tym zrobić. Czy my możemy na przykład tą ikrę wyhodować, cokolwiek? Nie wiem, już jakiś taki element zwierzyny. Bo tu potrzebujemy... Tu potrzebujemy... Mamy tu jakiś manipulator? Nie mamy. To jest tylko i wyłącznie akwarium. Tu mamy manipulator DNA. Też nas to nie interesuje zbytnio. Potrzebujemy w takim razie zrobić manipulator DNA, ale chodziło mi o zwierzęce. A tu chyba się nie da. Nowe geny. Nie widzę. Nie widzę tego. Kopuła motyli to też nie jest to. To jest manipulator DNA, rozumiem. W ogóle... Dobra, drzewa... Co tu jest porobione? Jak tu chciałem chyba wsadzić? Roślina Volnus. Nasiona drzewa Shreox. I zobaczcie, to jest mutagen P2 i kora drzewna. 400-450. O! Się bardziej opłaca. To się bardziej opłaca. Mnie też interesuje to, czy my możemy coś z tego utworzyć, bo tu widzę, że mamy ikrę kroma. Tylko potrzebujemy fitoplanktonu typu B. Czy my fitoplankton gdzieś możemy zrobić? No wątpię właśnie, czy możemy to zrobić. Otóż na pewno nie tu. Czy to nam się odblokowało już gdzieś? Cały czas nam tego fitoplanktonu brakuje i ja nie wiem teraz, czy przypadkiem my go nie musimy znaleźć. Schronisko dla zwierząt. O! Mutagen P4 będzie, ohoho! No to Shiro, dałeś ciała. W ogóle odblokujemy sobie niedługo również generator portalu, który też będę chciał zrobić. Zbiera fitoplankton i rybią ikrę, zależnie od jego umiejscowienia. A to my tlen musimy napierdzielić. No i tu się teraz dużo wyjaśniło. Już wiemy, co mamy robić. Wiemy już, co mamy robić, czyli dużo drzew. Dużo, dużo, dużo drzew. Mutagen i mutagen P2 plus kora drzewna. Okej. Okay. Mutagen... Nie ma. Mutagen P2... P4 możemy zrobić. Czy ja tu mam gdzieś korę drzewną? Zapewne nie. Tu jest kora drzewna. No ale nie mamy mutagenów P1. Cztery. Tu zrobiłem 5 nawet. A niech stracę, a niech stracę. Kowy proszek by się jeszcze przydał. Żeby zrobić troszeczkę tych manipulatorów DNA. Okej. Okay. Chcę zrobić to raz, dwa, trzy. Badanie. Raz, dwa, trzy. Badanie. Raz, dwa, trzy. Badanie. Oraz raz, dwa, trzy. I badanie. No dobra, niech się robi. Tu pszczółki mi się też widziałem, że zrobiły. Jak się pszczółki zrobiły, to dobrze. Tam w ogóle były mutageny. Tam były mutageny.
Dobra. Kolejna wewnętrzna farma. Ale jeszcze z jedną zrobimy. No niestety larwy pszczoły już zabrakło. Weź człowieku, zbieraj te larwy, zbieraj te larwy, tu wszędzie pospólstwo. Nie chcę pospólstwa. Nie urosło, jeszcze nie urosło. No cóż. Kuchni nie da się zrobić na zewnątrz, dobrze wiedzieć. Zróbmy sobie ją na chwilę wewnątrz. I chcemy zrobić sobie czekoladę. Ciastka chcemy zrobić. I potrzebujemy dużo kakao. Mamy czekoladę. Na pewno za ciastko jest achievement. Za ciastko jest achievement. Ale sobie tutaj to wrzućmy. Wybuchowy proszek miejsce swoje znalazł w końcu. Wiecie co, być może nie byłoby głupie, żeby sobie zautomatyzować ten proces. Takie mam wrażenie. Może nie byłoby naprawdę głupie. Mamy chyba nawet jak to zrobić. Prawda, sobie troszeczkę przejście skrócimy. Ale czy mi to przeszkadza? A jakbyśmy zrobili to na przykład tu. W tym miejscu. I mniej więcej mamy dojście wszędzie. No w sumie nie głupie. Opa. Kolejny wytwórnik na górze. Okej. I kolejny. Tylko pytanie, czy to złapie górę dół. Pytanie, czy to złapie górę dół, ale chyba złapie. Tak, bo łapie i niszczarkę nawet. Więc spoko. Łapie i niszczarkę, więc powinno złapać wszystko. Okej. I tak, co byśmy tu chcieli craftować? Czy my mamy w ogóle coś, co przydałoby się craftować? Nawóz tam mamy do craftowania bez problemu. Nawóz P2 też chyba zrobię sobie w innym miejscu. Wybuchowy proch. O, to można byłoby tutaj zacząć craftować. Próbki bakterii. Taki nie. Próbki bakterii tak i nie. Kurde, powiem wam osobiście, że trochę lipa. Na pewno moglibyśmy kwarc pulserowy robić. Teraz powinien nawet wyjść. No i wychodzi. I tu chcemy mieć zaopatrzenie kwarc pulserowy. Dobra. Zrobiło się, czyli mamy dostęp już do kwarcu pulserowego. Następnie chcemy mieć do mutagenów, bo mutageny się potem będą non-stop przydawać. Ja to w sumie dużo nie potrzebuję, więc why not? Zaopatrywanie. I chcemy zaopatrywanie w mutageny. Dobra, ładnie się to robi. Następne. Mutageny P3 w sumie nie są trudne do zrobienia. Chciałem też je zaczął robić. I to ma być zaopatrywanie w mutageny P3. To już mogę to ściągnąć. W ogóle wysłałbym kilka rakietek. Właśnie. Potrzebujemy przecież jeszcze produkcję rakiet. I nawet chyba jesteśmy w stanie to zrobić. No si. Zaopatrywanie w rakiety. No i nawet są. Wróćmy sobie. Jeszcze. A, bo tu powinny być jeszcze nasze drzewka. Wolnus. I gdzieś jeszcze było to złote nasionko. Złote nasiono było gdzieś.
Tu było. Powiedzmy to. No i automatyzacja. Kawy napić, że ją zaraz nie wyleję nigdzie. Dobra. Czy my tu możemy zrobić sobie na przykład kolejny kwietnik? Jakąś P3. Rozsiew się paczkę tu P2. Coś by się znalazło. Coś by się tu znalazło. Nawet Z2 można zrobić. Nawet 1500% nam złapało. Próbki bakterii. Nie mamy próbek bakterii. No wiecie wy co. Nie mamy glonów. A chyba będę musiał zrobić więcej. Większą produkcję glonów. Poza, że drony nie mogą tego robić i zbierać. Zdałoby się taka optymalizacja jak w Factorio. Okej. Nie mam w ogóle glonów, nic a nic. Rachunek pełny. Glony były... No nie, mamy glony. No to feller, westchnął seller. Generator portalu. Mamy to. Zresztą mam pełno wszystkiego. Próbki bakterii. Sobie zobaczymy na sam koniec dokładnie, co nam to daje. Jako glonów. Czy my w ogóle to możemy zrobić? To jest pytanie. I czym w ogóle jest ten pseudogenerator portalu? Gdzie on jest, ej? A tu jest, okej. Okay. Ogniwo i aktywator mnożnika energii. Kurde, faja. Może być ciężko. Aktywator mnożnika energii. Może da się go zamówić? No bo jak go wyjmę stąd, to myślę, że energia jebnie. Nie. A tak. A tak, jednak walnęło. Jednak walnęło. Na szczęście nie było to problemem. Brakuje nam kwarcu pulsarowego nadal. Tylko powinienem zabraknie teraz tu? Nie. Musimy zrobić dwa ogniwa. Naprawdę jestem mega ciekaw, co to jest. Mega ciekaw, co to jest ten generator portalu. Gdzie się to robi? Kupujemy chyba kompasu, tak? Mikrochip kompas. Gdzie jestem? Tu jest. A te cerki się robi gdzie? Tu? Nie. O dziwo, nie. Nie pamiętam, gdzie się to robiło. Nie pamiętam, gdzie się to robiło. A, tu są. Dobra, brakło mi kwarcu, dwóch sztuk. Nie mogę, bo nie mam irydu. Uranu. Zobaczcie, jakie to chamstwo, no. Może ten pojemnik to by się przydało większy zrobić. Polscy trochę to spartolili. Moim zdaniem. Troszeczkę za mały ten pojemniczek. Iryt. A? To? No, wstawaj. Jedno? Jeszcze jedno. No weź to. Już uran nam cały wywaliło, no. Jeszcze jedna celka. Jestem ślepy. Nie robiłem tu celkę przez chwilę, no ja pierdzielę. No szok, dramat i niedowierzanie. No jestem po prostu ślepy.
Jestem po prostu ślepy. Gdzie ja robiłem tą celkę? Gdzieś ją zrobiłem, no przed chwilą... Zrobiłem ten jeden przecież, kurde no. No bijcie, zabijcie, nie wiem gdzie to zrobiłem. Nie mam pojęcia gdzie to zrobiłem. A przed chwilą robiłem przecież. Jakaś pomroczność jasna, no. Kurwa, jestem ślepy. Jestem po prostu ślepy. Nie, tylko nie crash na tam. Wrócę za chwilę. Na szczęście, moi drodzy, mamy coś takiego jak quick save. Dobra, możemy sobie to zrobić, tylko wydaje mi się, że jeszcze mi zabraknie niestety prądu. Jak tylko to zrespimy z automatu, prąd powie sayonara. Takie mam wrażenie. Mam nadzieję, że mylne wrażenie. Ale wolę się zabezpieczyć i po prostu sobie to zrobić. Jeszcze jest. Jakaś płytka. Widzieliście? Płytka nam tam została jedna. Ciekawe. Ojejku, coś z uranu naprawdę dużo korzysta. Więc myślę, że zrobimy sobie jeszcze z tego naszego uranu zejście, locik, który będzie sobie tam ładnie pracował. Zapotrzebowanie tutaj zrobimy oczywiście na żarcie. A to lepsze. No i co? No stawiamy to. Stawiamy ten nasz grajdą. No właśnie, wyjebał prąd. Grab the portal generator. Mam nad stopu, no bez jaj. Ile można? Super stop, szybko. Szybko. Robimy tego jak najwięcej. Zobaczcie, ile dają tak naprawdę te mnożniki energii. Od groma. Te mnożniki energii to jest po prostu core item. Core item. Totalnie. Generator. Dobra, ruszyło. Zróbmy nawet więcej tego, ile się da. Dużo się nie dało. I zobaczmy, co to jest. Jeszcze na szybko zobaczmy, co to jest. Użyj teleportera. Detektor wraków dalekiego zasięgu. Szukamy w poszukiwaniu. O kurde. Poziom trudności nawet jest. Użyj tej maszyny, by zbadać wraki rozrzucone po całej planecie. Napijmy się. Jak to skanowanie? No nie. No, dobra. Do otwarcia portalu wymagany jest kwarc. Jeśli nie masz go wystarczająco dużo, użyj skanowania. Poziom rzadkości określa rzadkość przedmiotów znajdowanych we wrakach. Poziom trudności określa poziom skomplikowania wnętrz z wraków. Wow! Wszystkie lokalizacje zawierają przynajmniej jeden wrak, a czasami więcej. Aby zachować zdobyte przedmioty, musisz wrócić przez portal. Wraki zawierają wyjątkowe przedmioty. Moi drodzy, no dobra, ale tym zajmiemy się oczywiście już w następnym odcinku. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu Ground Was Shiro. A my się widzimy w następnych odcinkach z The Planet Crafter. Tu możemy ustawić na to automatyczne włączanie. No i dobra, niech to sobie lata. Fajno. O, poleciało. Fajne. Dobra, trzymajcie się raz jeszcze. Hej.